mniej więcej tuż za moimi plecami zamek Krzysztopór. Piękny i olbrzymi jest ten zamek. Mógłbym bardzo dużo powiedzieć o historii tej budowli, ale nie pomogę wam, żebyście nie szli na łatwiznę. Polecam jakieś foldery, jakieś wiadomości w internecie. Warto przeczytać. Naprawdę. A oto jedna z komnat w zamku w Krzysztoporze. Zaufajcie mi, o wszystkich komnatach, o każdym szczególe przeczytacie w internecie. Ja, mimo dużej wiedzy, nie powiem wam o tym. I tak właśnie kończę ten króciutki rekonesans tutaj, w tym zamku krzysztoporskim.
Chciałem pokazać ujęcia zupełnie inne niż są w wydawnictwach, w folderach, w internecie. Może troszeczkę przybliżę taką właśnie formułę tej budowy. Miłego oglądania, dziękuję.